Wieczorek przy mikrofonie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w studio. Kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Mamy fajnego gościa. Fajnego to może za mało powiedziane. Wspaniały człowiek, inżynier, polityk. Człowiek, który 6 kadencji przebywał w Sejmie. Stanisław Żmijan. Dzień dobry, Stanisławie. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że w końcu udało mi się zwerbować cię do studia. A drodzy państwo, nie jest to łatwe, bo odmawiał mi wielokrotnie, ale musiałem fortelu trochę użyć, żeby zaprosić go do siebie do programu. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Proszę, proszę. Marku, nie przesadzaj. Jeżeli tak bywało, to pewnie dlatego, że brakowało czasu, ale bardzo chętnie. Dziennikarze znają mnie chociażby właśnie z działalności parlamentarnej, że nie unikam, aczkolwiek najlepszym rozmówcą nie jestem, to prawda, ale nie odmawiałem kontaktu z dziennikarzami. Nie odmawiałem i nie odmawiam, wobec tego jest mi miło, że dzisiaj możemy rozmawiać. Dobrze. Stanisław, powiedz mi tak, na sam początek, zawsze mnie zastanawiało to, dlaczego zdecydowałeś się wejść w politykę. Jesteś inżynierem, prowadziłeś ogromną firmę, byłeś przedsiębiorcą, który zatrudniał mnóstwo osób. Skąd pomysł na politykę? Powiedz. To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że pewnie to jest w tym trochę mojej zasługi, ale myślę, że pewnie urodziłem się we właściwym czasie, dlatego że moje dojrzałe życie zawodowe zbiegło się z najważniejszymi wydarzeniami w naszym kraju na okres transformacji. Rozpocząłem pracę w 80 roku, dosłownie po kilku miesiącach pracy rozpoczęły się strajki, duże wydarzenia w kraju, no a później te lata transformacji, wtedy te kilka lat oczywiście byłem początkujący inżynier, to rzecz jasna, ma niezłą wiedzę, ale teoretyczną, więc trzeba było zdobywać doświadczenie na budowach, tak też było i ze mną. I był ten moment 89, 92 rok, kiedy zostałem szefem już niemałej firmy i wtedy poczułem, że powinienem się zaangażować. Naprawdę widziałem potrzebę zmian w naszym kraju, dlatego zaangażowałem się. Naprawdę starałem się pierwsze w takim zakresie lokalnym, bo zakandydowałem do Rady Miasta Międzyrzecza Podlaskiego. Byłem przez 2 kadencje radnym przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. To były początki nowego samorządu, już w nowej rzeczywistości po zmianie ustrojowej. I oczywiście powstawał samorząd wojewódzki. Byłem także radnym Sejmiku Wojewódzkiego pierwszej kadencji. Byłem przewodniczącym, pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Mienia i planowania przestrzennego mienia infrastruktury technicznej. Pamiętam, długa nazwa. Długa, to tak. Prawda. A później to były tak powstanie Platformy Obywatelskiej i mój udział w procesie zakładania tej partii na Lubelszczyźnie. No i pierwsza kadencja, 2001 rok. No i tak przez sześć kadencji. Naprawdę miałem satysfakcję, kiedy czynnie udzielałem się i przekonywałem ludzi, że nasze miejsce jest naprawdę w gronie nasze, czyli Polski, w gronie państw demokratycznych, tak, tak. Zachodnich. Naprawdę brałem czynny udział właśnie w przekonywaniu ludzi, żebyśmy w referendum zagłosowali, żeby ono było pozytywne, że twarzą do zachodu, plecami do wschodu. I pewnie stąd to się wzięło, że w tej przestrzeni publicznej zacząłem być aktywny. Stasiu, dziękuję ci bardzo za tą bardzo ciekawą opowieść i tak jakby przybliżenie twojej decyzji, ale jak już jesteśmy przy Sejmie, to drodzy państwo, ja myślę, że warto zapytać, co dla ciebie było takiego najciekawszego w tym okresie, kiedy byłeś właśnie posłem, co było takiego, co najbardziej utkwiło ci w pamięci?
Znaczy pierwsze miesiące, żeby nie powiedzieć lata w parlamencie, to jednak trzeba poświęcić temu, żeby poznać samą pracę parlamentarną, istotę tej aktywności. To nie są, w to się łatwo nie wchodzi. Ja wiem, że dużo czasu potrzeba było, żeby rzeczywiście wejść w ducha stanowienia prawa. Ale jasne, że z racji wykonywanego zawodu i wyuczonego, bo tak jak już pan redaktor zauważył, że jestem inżynierem budownictwa, więc starałem się swoją aktywność wykazywać w Komisji Infrastruktury i rzeczywiście tak było przez kolejne lata. Pełniłem funkcję w pewnym momencie zastępcy przewodniczącego, a później przewodniczącego. To, co bardzo mnie interesowało, na czym bardzo mi zależało, w szczególności tutaj na Lubelszczyźnie, no odstawaliśmy, jeżeli chodzi o naprawdę sieć dróg w dobrym stanie technicznym. Po prostu odstawaliśmy od wielu regionów kraju. Więc widziałem potrzebę swojej aktywności tutaj. No i powoli, nie powiem, że nie bez kłopotów, ale udało się. Popychaliśmy ten wózek do przodu i ten stan sieci naszej technicznej poprawialiśmy. Zresztą widać to, pracę. Pamiętam, rzeczywiście dzisiaj jeździmy już drogami szybkiego ruchu. Mamy wielki sukces. Mamy już autostradę po wschodniej stronie Wisły. Mamy się czym pochwalić, ale przede wszystkim możemy realnie korzystać z tych dobrodziejstw. Ale proszę sobie wyobrazić, jeszcze wrócę do końca studiów. W 80 roku pisałem pracę, no właśnie też ciekawy tytuł i problem, drogi i place dla rolnictwa, no bo przecież nasz region jest rolniczy. I szukałem motta do tej pracy i pamiętam, że znalazłem, chyba profesor Filipotto w swoim opracowaniu napisał, że kultura ogólna na wieś wkracza po przewodzie elektrycznym i po utwardzonej drodze. Ja umieściłem to motto w swojej pracy. Proszę zauważyć, to jest raptem 40 kilka lat. Jakże w innym świecie żyjemy. To prawda, zupełnie inny, i to, że nie jesteśmy już wykluczeni komunikacyjnie, jest bardzo dobrze. Bardzo dobre, że tam wschód już jest skomunikowany, to jest plus, że do Warszawy jedziemy godzinkę z kawałeczkiem, a nie 4 godziny czy 3 stojąc proszę na jakimś państwa, rondzie. Z Lublina mówię dobrze. To proszę państwa, nie tylko do Warszawy. Jeżeli wsiądziemy do samochodu dobrego w Lublinie, to za 3 dni możemy być w Madrycie, jadąc drogami szybkiego ruchu i autostradami. No i to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Stanisław, kolejne moje pytanie. No nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał cię o kobiety. Ale nie obawiaj się, nie będę cię pytał o kobiety twojego życia, tylko o kobiety w polityce. Powiedz mi, czy twoim zdaniem już jest to normalność, że kobiety w politykę wchodzą, że no, angażują się, czy jednak jeszcze jest to dla nich twoim zdaniem wyzwanie? Co sądzisz o tym? Niestety jest to jeszcze wyzwanie. Nie. Na szczęście, ja wiem, że pewnie jeszcze wszyscy, ja także powinienem nad sobą pracować na tym polu, w tym zakresie, ale naprawdę mi już nie trzeba dużo czasu poświęcać, żeby mnie przekonywać, jaką rolę odgrywają i powinny odgrywać kobiety w naszym życiu, nie tylko codziennym, domowym, ale właśnie w życiu publicznym. To, że już osiągnęliśmy ten poziom, że wymuszamy, tak naprawdę wymuszamy, tak, bo udział procentowy kobiet na listach, oczywiście ten tak zwany suwak, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to są wymuszone, ale konieczne. Ja wiem, że część kobiet nawet potrafi krytykować, mówią, że nie, stawiajmy na kompetencje, na to przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji niezależnie od płci. Tak mogłoby być, gdybyśmy naprawdę osiągnęli ten poziom mniej więcej
50 na 50, nazwijmy to. Dopóki tego nie ma, a nie mamy. Czasami mam wrażenie, bo bardzo często młode panie, młode kobiety namawiam, żeby rzeczywiście podjęły aktywność w życiu publicznym, to mam wrażenie, jakby powiedzieć, że w genach mają to wycofanie w porównaniu do mężczyzn. Więc powinniśmy jeszcze kontynuować to wymuszanie jakby dodatkowej aktywności kobiet w przestrzeni publicznej. Nie mam wątpliwości, naprawdę z udziałem pań w polityce, w przestrzeni publicznej, bo nie tylko w polityce, jest naprawdę szereg ważnych pól, które powinny być zagospodarowane przez kobiety. Z udziałem pań, kobiet naprawdę świat będzie lepszy i piękniejszy. Obydwaj się z tym zgadzamy i ja w całej rozciągłości popieram twoje słowa. Startujesz do Sejmiku Wojewódzkiego z okręgu trzeciego bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Tak, okręg obejmujący miasto Biała Podlaska, powiat bialski, parczewski, radzyński i łukowski. Dokładnie. 7 kwietnia będą wybory. Oczywiście chciałbym, żebyś się dostał, bo twoje doświadczenie i twoje kompetencje bardzo by się przydały w sejmiku. Ale powiedz mi, dlaczego właśnie zdecydowałeś się wystartować do sejmiku? Dlaczego taką decyzję podjąłeś? Bo masz bardzo dużo zajęć, można realizować je w różnych obszarach, ale jednak zdecydowałeś się wystartować i wspomóc listę. Znaczy, tu jest naprawdę parę poważnych powodów. Pierwszy może ten, warto o tym powiedzieć. Niestety w ciągu ostatnich 8 lat rządząca koalicja Prawo i Sprawiedliwość i pozostałe partie naprawdę dokonały wiele niedobrych, żeby nie powiedzieć bardzo złych rzeczy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu. Samorządu szeroko rozumianego, ale także jeżeli chodzi o samorząd wojewódzki. To był proces rządy PiS-u, to był proces centralizacji państwa. Proszę zauważyć, ile naprawdę kompetencji zostało zabranych samorządom, ile jednostek, między innymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, doradztwo rolnicze i szereg innych. Zupełnie naprawdę trudno znaleźć uzasadnienie, dlaczego oprócz tego, że chce się tak wszystkim ręcznie sterować, tak to rozumiem, bo racjonalnych przesłanek do takiego działania naprawdę nie widzę, nie widziałem i nie widzę. Wobec tego naprawdę trzeba zrobić wiele i dlatego chcę uczestniczyć w tym, żeby przywrócić te kompetencje, ale także należne środki finansowe za tymi kompetencjami. Dzisiaj, dzięki rozstrzygnięciu 15 października w ubiegłym roku, zostały odblokowane środki finansowe, potężne środki finansowe przeznaczone w ramach Krajowych Planów Odbudowy Europy po pandemii. Potężne środki dla Polski, jest to 137 miliardów euro i te środki trafią do Polski także przez budżety wojewódzkie. Chciałbym w tym uczestniczyć, bo przecież jeżeli powiem, że znam problemy naszego województwa, to pewnie nie będzie przesada. Naprawdę znam je i chciałbym uczestniczyć w racjonalnym zagospodarowaniu tych środków finansowych, bo to przecież chodzi o rozwój naszego regionu i to, co my mówimy, żeby podnieść atrakcyjność naszego regionu do tego stopnia, jeżeli wiemy dzisiaj, że młodzież wyjeżdża, kształci się za granicą, w innych częściach kraju, na bardzo dobrych uczelniach, to chciałbym, żebyśmy podnieśli na tyle atrakcyjność naszego regionu, żeby chcieli tutaj wrócić do swoich korzeni, ale tak naprawdę do miejsca, gdzie chce się żyć i się dobrze człowiek czuje. To jest istota rzeczy i mojego startu. Czyli możemy powiedzieć, że to są twoje cele, tak? Jeżeli chodzi o to, czy byś dołożył jeszcze co jakieś cele i priorytety? Absolutnie tak, bo tak jak zauważyłeś, Marku, na wstępie, jeżeli chodzi o moje spełnienie zawodowe, mam je za sobą.
Dziękuję ci bardzo. Powiedz mi teraz tak, jeżeli mielibyśmy myśleć o rozwoju województwa lubelskiego, to twoim zdaniem w jakim kierunku powinniśmy pójść? To problem, który naprawdę, on dzisiaj bardzo mocno już wybrzmiał. Mamy z tym problem, mamy problem w skali kraju, a mianowicie granica wschodnia, relacje z Ukrainą. I to nie tylko dlatego, że w tej chwili ma miejsce pełnoskalowa wojna na Ukrainie, ale oczywiście problem produktów rolnych z Ukrainy, które wjeżdżają do Polski. No i oczywiście rzecz jasna, sytuacja naszego rolnictwa, naszych rolników, bo przecież to jest region rolniczy. Ja nie miałem i nie mam wątpliwości, bardzo odważnie o tym mówiłem, mówię dzisiaj. Dzisiaj już powtórzę z przyjemnością za Donaldem Tuskiem, premierem Donaldem Tuskiem. Mianowicie zamykać granicy z Ukrainą nie możemy. Musimy pomagać Ukrainie zarówno humanitarnie, jak i militarnie, jak i gospodarczo. Musimy, bo to jest naprawdę także nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy wobec polityki rosyjskiej. Wobec tego, co powinniśmy zrobić, ale powinniśmy zdjąć nadwyżki ziarna od naszych rolników, przeznaczając poważne środki, czyli dopłaty, bo dzisiaj ceny są rzeczywiście bardzo niskie, czyli rolnicy dużo tracą. Tak, dokładnie tak. A po drugie, musimy umożliwić wywóz zboża z Ukrainy wobec tej sytuacji, jaka ma miejsce. Tak, droga morska jest zablokowana, porty zaminowane, wobec tego nie ma innej drogi jak przez Polskę. Dlatego zamiast centralnego portu komunikacyjnego powinniśmy, i mówię to po rozmowach z ekspertami z zakresu transportu kolejowego, powinniśmy szybko zrealizować transport kolejowy towarowy. My naprawdę wiele zrobiliśmy i warto o tym mówić. Pewnie by nam tutaj zabrakło paru godzin na rozmowę o tych sprawach. Poprawiliśmy transport kolejowy pasażerski. Dzisiaj na głównych trasach nasze pociągi, zresztą Tabor nowy i tak dalej, możemy jechać 160 do 220 km na godzinę. Ale proszę sobie wyobrazić, nie przybyło torów. Wobec tego transport towarowy, no jeżeli chcemy trzymać standardy punktualności, transport towarowy, który wzrasta, no spychany jest na boki. I dzisiaj mamy prędkość przewozową transportu kolejowego na poziomie 23 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić. Dlatego my nie możemy wywieźć tego zboża. Wobec tego to, co powinniśmy zrobić, jeżeli państwo mi zaufacie, będę tym radnym w Sejmiku Województwa Lubelskiego, będę starał się przekonać Sejmik, żebyśmy podjęli decyzję o szybkiej, oczywiście przy wsparciu środków unijnych i rządu, wybudowanie linii kolejowej od Słowacji wzdłuż wschodniej granicy do północy. Linii kolejowej, którą właśnie jechałoby między innymi zboże, ale inne towary rolnicze do portów naszych, ale także portów krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. To, że Unia Europejska nie zablokowała w ubiegłym roku granicy, to między innymi dlatego, że Litwa, Łotwa i Estonia pokazały w swoim raporcie, że są w stanie eksportować ze swoich portów 24 miliony ton zboża rocznie. Jeżeli dołożymy nasze, a oczywiście uważam, powinniśmy rozbudowywać nasze porty, to problem, nie tylko rozwiążemy problem zboża ukraińskiego, pomożemy Ukraińcom, tylko jeszcze powinniśmy na tym zarabiać. I to jest istota rzeczy. Stanisław, jesteśmy przy infrastrukturze. Mówisz o poprawie komunikacji kolejowej, ale ja bym chciał jeszcze zapytać ciebie o takie rzeczy jak szkoły, przedszkola, parki. Czy uważasz, że nasze województwo to już jest tak zaopatrzone w taką infrastrukturę, czy też w tym kierunku twoim zdaniem powinniśmy coś robić? Moja wiedza na ten temat jest taka, że rzeczywiście
jest różnie w różnych gminach i w różnych miastach. Nie jest źle w niektórych, na przykład o swoim Międzyrzecu Podlaskim mogę powiedzieć, że jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o żłobki, o przedszkola, ale są gminy, ja oczywiście podzielam zdanie tych, którzy stawiają tezę, że żłobki i przedszkola w każdej gminie, czyli żeby nie było dylematu, jeżeli kobieta czy mężczyzna, tak, z racji opieki nie może podejmować czynności zawodowych, nie może podejmować pracy, to tutaj musimy wychodzić naprzeciw. Powinniśmy po prostu pomóc, bo każdy zatrudniony, czy na etacie, czy na własną działalność prowadzący, czy firmy rozwijający, płaci podatki. A podatki to podstawa rozwoju. Podstawa wypełnienia podstawowych funkcji państwa, czyli opieki zdrowotnej, czyli oświaty, czyli bezpieczeństwa i tego wewnętrznego i zewnętrznego. Więc ponieważ jestem, byłem przedsiębiorcą i tak jak zauważyłeś na wstępie niemałej firmy, przez 20 lat kierowałem, więc mam głębokie przekonanie, stawiamy na przedsiębiorców, stawiamy na rozwój gospodarczy, bo to po prostu pozwoli nam rozwijać nasz region. Oczywiście moglibyśmy mówić, bo mamy naprawdę poważne możliwości rozwoju turystyki, ale to pewnie na oddzielny temat, bo przecież mamy takie piękne subregiony w naszym regionie lubelskim, jak nie. Roztoczu pewnie myślisz, tak? Myślę o Nałęczowie, Kazimierzu no. i to Puławy, też. Tak? No. Roztocze. Mamy Pojezierze Łęczyńsko-Wodawskie. Mamy, no tak, właśnie, mamy no. także Podlaski Przełom Bugu, o którym się rzadko mówi. To są właśnie moje tereny. To są przesłanki, dla których także i ten obszar gospodarczy powinniśmy rozwijać. Ale póki co teren, strefa przygraniczna. Mam nadzieję, że wojna się szybko skończy, że nawiążemy relacje gospodarcze z sąsiadami ze wschodu. No i tak jak powiedziałem, przedsiębiorcy podają dochody do budżetów i tego centralnego, i tego samorządowego. Tak, rozumiem. I o nich trzeba dbać, więc taki ktoś, który wie, jak się zarabia pieniądze i jak ciężko się zarabia, przyda się w samorządzie. To są, po prostu, żeby to są moje doświadczenia. To też wie, czy stara się mądrze je racjonalnie wydawać. Stanisław, ostatnie pytanie na koniec. No, też nie byłbym sobą, jakbym cię nie zapytał o ekologię. No bo to jest mój konik. Powiedz mi, bo też jest, co myślisz o tym, bo prawie 60% z tego, co tam wyczytałem, będzie na różnego rodzaju inwestycje ekologiczne w KPO. Czy uważasz, że to są ważne rzeczy dla naszego regionu? Wiem, że mamy problemy z zasobami wodnymi. Nie chcę wchodzić w to, bo oczywiście obydwaj nie jesteśmy specjalistami w tym, ale tak ogólnie, czy ta strona ekologiczna to jest dla ciebie ważna, czy uważasz, że to jest ważny kawałek jakby działalności, no, jakby nie patrzeć Marku, samorządu? Marku, najkrócej jak tylko mogę. Oczywiście to jest bardzo ważny problem. To, co się będzie działo w przyszłości, oczywiście czytamy te raporty i tych pesymistów i tych optymistów, lekceważyć zmian klimatycznych nie możemy. Mówię to bardzo, bardzo jednoznacznie. Musimy starać się, bo chcemy żyć na niezłym poziomie, staramy się swoje potrzeby zaspokajać, ale róbmy to mądrze, czyli korzystając ze środowiska, nie zmieniajmy go, aż nie degradujmy, mówiąc bardzo brzydko, nie zmieniajmy go w zakresie większym niż potrzeba. Moją dewizą jest ten tak zwany zrównoważony rozwój, czyli pozostawić po sobie środowisko w nie w gorszym stanie, jak zastaliśmy od poprzedników. I tym akcentem, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, chciałem podziękować za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był Stanisław Żmijan, polityk, inżynier, samorządowiec, poseł 6 kadencji. No mam nadzieję, że może przyszły marszałek, co? Jak Stanisław, no bo uważam, że przy twoim doświadczeniu, no to przydałby się taki szef. Powiem wprost,
chciałbym, jeżeli mi zdrowie pozwoli, chciałbym być jeszcze przydatny. Tak jak powiedziałem, wydaje się, że czuję swój region, tu się urodziłem, tu się kształciłem, tu pracowałem, czuję jeszcze braki, chciałbym być jeszcze przydatny. A w jakim miejscu zadecydują po prostu wyborcy? Dobrze, ale ja nie byłbym dziennikarzem, nie byłbym dociekliwy, jakbym nie przypomniał takiej jednej sytuacji, że w pierwotnej wersji na listach byłeś na ostatnim miejscu, a Donald Tusk sam cię wstawił na jedynkę. To znaczy, że chyba ma jakieś plany związane z tobą. No ja tak, przynajmniej tak to odbieram. Mam nadzieję, bardzo się ucieszyłem, że premier Donald Tusk w wyborach, znaczy, kiedy powrócił tutaj do krajowej polityki, że często odwiedzał nasz region, bo wielokrotnie mieszkańcy zwracali uwagę, że politycy jakby pomijają Lubelszczyznę, więc Donald Tusk bardzo poważnie nasz region traktował, był wiele razy, zna nasze problemy. Warto zapytać, dlaczego się jednak zdecydował jeszcze powierzyć mi tutaj, dać mi szansę, a może tak, dać mi szansę jeszcze startu w wyborach do Sejmiku. Z pozycji pierwszej, a nie ostatniej. Z pozycji pierwszej. W takim razie pozwolisz, jeżeli tylko będę miał okazję, to go zapytam o to. A dzisiaj, drodzy Państwo, to już naprawdę koniec dzisiejszego wywiadu. Był to kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Dziękuję Państwu bardzo, Marek Wieczorek. I przypominam, że moim gościem był Stanisław Żmijan. Dziękuję Ci bardzo jeszcze za gościnę w naszej telewizji w studio. Bardzo dziękuję. Miło się z Tobą, Marku, rozmawiało. Jest wiele problemów, o których warto by dyskutować, warto by informować mieszkańców naszego regionu. Pewnie nie ma innej drogi, bo przed nami poważne jeszcze decyzje, poważne przedsięwzięcia, ale do tego, żeby one zostały zrealizowane, musimy po prostu przekonywać ludzi. Lubelszczyzna jest piękna. Warto jeszcze wiele dobrego zrobić i zmienić jeszcze. Dobrze, to ja mam jedną prośbę o taką małą deklarację, ale taką naprawdę małą, że jak po wyborach, po 7, jak już będzie zmieniony samorząd, to będziesz ze mną się tu w studio spotykać, będziemy rozmawiać o konkretach dla Lubelszczyzny, okej? Okay? Umowa stoi? Ponieważ byłeś bardzo łagodny, nie, rozmowa była przyjemna, wobec tego absolutnie obiecuję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, drodzy nasi telewidzowie. Marek Wieczorek, to był Wieczorek przy mikrofonie. Do widzenia.